girl, let you go. You are the only one. Miłość to wspaniałe uczucie. Dzięki niemu czuję się, że życie pomimo wszelkiego cierpienia ma sens. Jest wiele tytułów anime przedstawiające romantyczne historie. Z tej strony Katon 967, a oto moje top 10 najlepszych związków z anime wszechczasów. Przedstawię wam związki, które najlepiej ukazują, czym jest miłość. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Miejsce 10. Yu i Mika z Ovali no Seraph. Ta dwójka ciągle ma na siebie chlapkę. Fakt, że walczą po przeciwnych stronach barykady, nie przeszkadza im, by darzyli siebie uczuciem. Wręcz przeciwnie, pożądają siebie jeszcze bardziej. Yu i Mika darzą siebie tak silną i namiętną miłością, że nawet wojna pomiędzy ludźmi i wampirami nie jest w stanie jej zniszczyć. Wielokrotnie chcieli zrobić bzyku bzyku, jednak zawsze ktoś musi im przeszkodzić. Ich związek pokazuje, że nawet jeśli trwa wojna lub koniec świata, można być ze sobą szczęśliwym. Miejsce 9. Light i L z Death Note. To jeden z tych związków, które mają trudne początki. Light i L są śmiertelnymi wrogami, którzy chcą się wzajemnie załatwić. Mimo tego coś pomiędzy nimi zaikrzyło i robili swoje love, love, kiss, kiss. Czasami im bardziej postacie się nienawidzą, to tym bardziej się w sobie zakochują. Niestety ich związek nie miał szans na szczęśliwe zakończenie, ponieważ ostatecznie jeden z nich musiał odejść dla planów drugiego. Jednak pomimo tego między nimi wytworzyła się niezapomniana więź, która nawet ich rozstanie ją nie zerwało. Miejsce 8. Guts i Glyphis z Berserk. Mogłoby się wydawać, że pomiędzy tymi mężczyznami nic nie zaikrzy, ponieważ oboje są kompletnie innymi ludźmi. Jednak ostatecznie Guts i Glyphis bardzo się do siebie zbliżyli. Guts nigdy nie doznał takiego ciepła niż ta, jaką dał mu Glyphis. Niestety Guts podjął decyzję, że pójdzie swoją własną drogą, która bardzo różni się od tej, jaką podąża Glyphis. Przez to Glyphis powpadł w obłęd z tęsknoty za Gutsem. Dokonał ogromnej rzezi tylko po to, by zwrócić na siebie jego uwagę. Guts przez to go znienawidził, ale z drugiej strony wciąż go kochał. W końcu Glyphis nie zrobił nic złego. W końcu chciał tylko uwagi swojego ukochanego. Miejsce 7. Sasha i Ziemniak-kun z Attack on Titan. Miłość potrafi mieć różne oblicza, czasami takie, które byśmy się nie spodziewali. Sasha z całego serca kocha jedzenie, a najbardziej kocha ziemniaki, ma do nich słabość. Co prawda dziewczyna lubi też chleb i mięso, jednak nie tak bardzo jak ziemniaki. Najbardziej ona uwielbia podgrzewane ziemniaki. To prawdziwe niebo w gębie. Poważnie, czy kiedykolwiek próbowaliście zjeść podgrzewanego ziemniaka, do tego razem ze skórką, palce lizać? Tak długo jak Sasha ma choć jednego ziemniaka Kuna, to ma pozytywny humor. Może to związek jednostronny, ponieważ ziemniaki nie mogą odwzajemniać uczuć? Jednak dla Saszy to nigdy nie jest problem, dopóki może zjeść ziemniaka Kuna. Miejsce 6. Nina i Stu-kun z Code Geass. Nina Einstein jest zdolną dziewczyną z dużym ilorazem inteligencji, jednakże jest emocjonalnie niestabilna. Z tego powodu potrzebuje miłości i czułości. Pomimo, że Nina ma wielu przyjaciół, to żaden z nich nie mógł zapewnić jej tego, co naprawdę potrzebuje. To właśnie Stu-kun z sali rady uczniowskiej zapewniał Ninie miłość podczas wieczornych przyjemności. Dzięki stołowi Kun Nina choć trochę może poczuć się lepiej. Pamiętajcie, prawdziwa miłość nie zna płci, nie zna narodowości, ani nie zna lasy. Miejsce 5. Shinji i Renka-kun z Neon Genesis Evangelion. Shinji Kali nie ma łatwego życia. W młodym wieku stracił matkę, a jego bezwzględny ojciec każe mu pilotować mecha, tym samym ryzykując swoim życiem i swoim stanem psychicznym. Prawie nikt nie próbuje zrozumieć problemów chłopaka i przez to wiele ludzi go krzywdzi. Tylko Renka-kun nigdy nie krzywdziła Shinji'ego i zapewniała mu wielką przyjemność chwili rozpaczy. Renka-kun nigdy nie zostawi Shinji'ego i zawsze jest gotowa złagodzić jego ból, robiąc mu dobrze. Jest to związek polegający na łagodzeniu bólu i byciu ze sobą na dobre i na złe. A lęka Shinji'ego zawsze jest przy nim. Bez niej jego życie byłoby cięższe. Miejsce 4. Ellen i Levi z Attack on Titan. Znowu związek z tego tytułu. Kurwa, znowu te pedały! Herezja! Profanacja moich uczuć religijnych! Zamknij się, Natanek, bo inaczej wyślę do ciebie hiszpańską inkwizycję. Nobody expects the Spanish
Spanish Inquisition. O nie! Hiszpańska Inkwizycja! Tego się nie spodziewałem! Myślałem, że oni są po mojej stronie! No dobrze, siedzę cicho! No i zajebiście. Związek Elena i Livaja jest typem takich związków opartych na zasadzie równej wymiany. Każde ze stron daje coś od siebie. Elen jest masochistą i lubi być bity, a Livaj jest sadystą i lubi zadawać ból. W takim wypadku jest to układ idealny. Och, ach, och, ach! Dawaj kaplalu, Livaj! Ich sadomasochistyczna relacja jest jednym z najlepszych wątków w tym tytule, a przynajmniej tak to rozumieją niektórzy fani. Miejsce trzecie, Livaj i Miotłakun z Attack on Titan. Niestety Livaj potajemnie zdradza Elena z miotłą, z którą się z nią kocha sprzątając. Jeden z najpotężniejszych żołnierzy ludzkości ma obsesję na punkcie sprzątania, więc potrzebuje odpowiedniego sprzętu do robienia porządków. Miotłakun zawsze pomaga Livajowi w sprzątaniu, więc z nią nawiązał romans. Im bardziej on sprząta z Miotłakun, tym bardziej ją kocha. Dla Livaja jeden związek nie wystarczy. Jest tym typem osoby, co lubi zabawiać się na dwa fronty. Miejsce drugie, Naruto i Sasuke z Naruto. Ten związek jest kultowy, do tego stopnia, że jest uznawany w fandomie Naruto za przykład prawdziwej męskiej miłości. Jednym z głównych wątków Naruto jest trudny, ale też piękny romans pomiędzy Sasuke i Naruto. Pomimo, że Naruto i Sasuke początkowo darzyli siebie niechęcią, to z czasem zakochali się w sobie. Ten związek jest skomplikowany i niejednoznaczny. Z jednej strony Naruto i Sasuke darzą siebie nienawiścią, a z drugiej łączy ich intensywna i niemożliwa do zerwania więź. Pomimo, że wielokrotnie walczyli na śmierć i życie, na koniec każdego ich pojedynku kochali się wzajemnie. To związek, który wiele przeszedł i dlatego jest taki wyjątkowy. I w końcu miejsce pierwsze. Megatron i Starscream z Transformers Prime. Zdecydowanie to najlepszy związek wszechczasów. Mogłoby się wydawać, że relacja Megatrona i Starscreama to tylko relacja pan-sługa. Jednak tak naprawdę to coś więcej. Choć Megatron ciągle wykorzystuje seksualnie Starscreama, to jest w nim zakochany. Jak sam dowódca Decepticonów uważa, z nikim nie uprawia seks tak bardzo przyjemnie jak ze Starscreamem. Co prawda Megatron czasami jest zbyt brutalny dla swojego ukochanego, jednak koniec końców nikogo nie kocha tak samo jak jego. A sam Starscream wybacza Megatronowi to, jak go traktuje, bo on też go kocha. Prawdziwa miłość to nie tylko samo uczucie, ale też zdolność do poświęceń i wybaczania, a to najlepiej pokazuje Megatron i Starscream. Ej Starscream, wystąpiliśmy w tym filmie Katona o chińskich bajkach. Naprawdę? Ale zajebiście. Może on o nas całkiem nie zapomniał.